Dzień dobry. Mamy sobotę. I ponieważ ja jeszcze nie wyciągałem kamery, bo zaraz wam powiem dlaczego Bobo. Wczoraj przyjechaliśmy do Świeradowa. Władowaliśmy się na górę gondolą. I przyszliśmy sobie do chatki górzystów. W chatce górzystów zrobiliśmy troszeczkę odpoczynku, żeby się wysuszyć, bo niestety ciuchy mokre jak gnój. I to nie dlatego, że padało, on po prostu się przepaca. O, proszę bardzo, ale strzelają ci gnaty. I z chatki górzystów żeśmy, o której my żeśmy na obozowanie po 19? Po 19 żeśmy weszli, bo weszliśmy do chatki górzystów o 16.30 chyba jakoś, tak? No, ale potem tu byliśmy 19.30. Wychodziliśmy późno, bo w pewnym momencie mówiłem, że zrobiło się w pół do piątej, zrobiło się w pół do siódmej, tak? A no, ale czekaliśmy, aż się tam kominek rozpali w chatce górzystów, żeby trochę ciuchy podsuszyć. Poza tym ja nie będę ukrywał, że i to związane będzie zaraz z protipem, że musiałem trochę odpocząć, bo jak żeśmy wczoraj szli, mieliśmy stóp tuty założone i w pewnym momencie rozwiązał mi się prawy but. I tak mi się nie chciało zdejmować plecaka wszystkiego, żeby tego buta zawiązać. A plecak pewnie z 25 kg na pewno, plus aparat jeszcze na szyi. I urządziłem sobie biodro. Znaczy, nadwyrężyłem sobie biodro. Więc jeżeli łazicie, jesteście wagi słusznej, plus plecak wagi słusznej i rozwiąże wam się but, to polecam go zawiązywać od razu i nie chodzić z takim poluźnionym butem, nie? Bo wiązanie butów to bardzo ważna sprawa. Ale dlaczego nie wyciągałem kamery? Jeszcze. Dlatego, że umówiliśmy się, że cała relacja z naszego wypadu Wizery tradycyjnego będzie na kanale u Marka. I nie będziemy robili dwóch relacji. Ja za to zabrałem trochę szpeju, bo wziąłem loko, o którym zaraz będziemy sobie gadali. Wziąłem cztery latarki. Marek taką lampeczkę zanabył z AliExpressu. Ile kosztowała? 60 zł? 63 chyba. I przysługa za darmo, nie? O, i tu jest wszystkie kolory świata, się świeci. Plus do tego ma jeszcze soczewkę jako latarkę. Tu ma karabinek i ma magnes, że można sobie do czegoś, do noża wbitego w coś przyczepić. No jeszcze regulację, wiesz, mocy świecenia ma. W ogóle, słuchaj, uważam, że nieodzowna rzecz w lesie. Znaczy lampka nieodzowna, bo ta płynna regulacja, nie, no to tam, ale ten, ale jest super, wczoraj żeśmy sobie przyświecali i jest super, nie, ale to... Aku, bo ma 5000 podali, nie wiem czy to prawda, albo to Chińczyk, ale 5200 chyba miniam po rogodzie. Ja z takiego szpeju mogę wam pokazać jeszcze później, no bo będzie loko, będzie o latarkach, to ten wstępniak będzie o loko tak naprawdę, będzie o latarkach. I wziąłem jeszcze, dostałem od żony na gwiazdkę nowego powerbanka ze 100-watowym wyjściem. To znaczy, jeżeli tam nawet do ładowania aparatu czy czegokolwiek, super, no tylko patelnia straszna, więc wam pokażę później, nie? Bo to leśne. Ty co ty masz za hamak? To jest Easy Hamok. Toć on ma z 6 lat? Nie, no właśnie tak patrzyłem. No to wziąłem tego, bo sobie wziąłem tak, wziąłem sobie tarpa. Dlatego wziąłem helikonowskiego super tarpa, bo mocowania, bo wziąłem jeszcze materac i myślę, że... No, o glebie, żeśmy gadali. Glebę, nie? Więc wziąłem tarpa, co ma 19 mocowań i wziąłem dlatego hamak z podwójnym dnem, bo też mówię sobie, będę miał materac, w razie jakby było pizgał tam, wiesz, tą z soboty na niedzielę czy z niedzieli na poniedziałek, to sobie jeszcze materac wpierdzielę oprócz underkilta, nie? No tak, bo na razie to jest na plusie, na pewno, bo cieknie z drzew i jest no, dość ciepło. Ten pokazuje 0 albo plus 1, nie widzę, bo jestem ślepy, ale tam są za małe kreski. Ehe. Jeden stopień jest. Ale to widać, bo po tarpie nie zamarza woda na tarpie, nie? Wczoraj wieczorem niby przez chwilę był mróz, bo było nawet czuć jak szliśmy, że ta woda taka na tych przycinało, ale to było chyba chwilowe, bo jak się kładliśmy, to ja nie wierzę, że był jakiś wybitny minus, bo z drzew leciało cały czas. O, dobra, ja nie opowiadam więcej o tym. Miejsce znacie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy tu nocujemy, tam sobie płynie strumyczek. I postanowiliśmy, że dzisiaj, bo w ogóle jesteśmy do poniedziałku, tak żeśmy sobie ustawili wszystko, że przyjechaliśmy w piątek, wczoraj, ale wyjeżdżamy w poniedziałek, tak, nie wiem, pewnie koło południa, może po południu, ale ten, i mamy tak naprawdę 3 nocki, 2 pełne dni, z tym, że między
niedzielą, a poniedziałkiem, no podobno ma nas postraszyć taką temperaturą minus 15. Się boję. Ale mam belgijski ocieplacz od Marka, który w zasadzie załatwia wszystko. Jezu, polecam wam. To jest w ogóle, ja wiem, że to wygląda tak, jak wygląda, nie? Ale to jest takie dobro, że to materiał na oddzielny film, ten ocieplacz, naprawdę. Jest super. I można go sobie w hamaku położyć pod śpiworem, że jak sobie wejdziecie, albo na przykład położyć sobie bliżej stóp tu pod śpiworem, że jak wejdziecie, to jeszcze szybciej się wygrzewacie. To jest taki pomysł. Czapeczka, żeby nie było widać tego, jaki bajzel jest na głowie. Więc po tym ciutkę długim wstępie obozowym, to jest pierwszy filmik, który dzisiaj mam zamiar ogarnąć, i to jest filmik o fajny ten szeroki kąt. Petrify Fish Loco, czyli ten nóż, który już miałem okazję z Markiem macać, to było na jego materiale, to jak gdyby dzięki kapuga.pl on dostał kilka nowości, między innymi był ten nóż, i ten nóż ja pożyczyłem od niego, więc muszę oddać. Nie mogłem złamać, ściąć gwoździ i tak dalej. Wiadomo, to nie jest nóż do tego. Natomiast pożyczyłem go ze względu na to, że on we mnie wzbudził największe kontrowersje. To znaczy, ta forma tego kwadraciaka, ona mnie urzeka i odrzuca jednocześnie, więc musiałem go trochę poużywać, żeby wyrobić sobie własne zdanie. Więc, kurde, ale uwalony jakimś serkiem czy czymś, nie? Wiadomo, używany był, nie? To nie pułkownik. Nadal mam mieszane odczucia. Dobra, wracamy. Nadal mam mieszane odczucia co do tej formy. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. To jakiś jest fix w głowie, nie? Natomiast troszkę danych technicznych. Kawał bydlaka. 219 milimetrów po rozłożeniu, 20, prawie 2 cm bez milimetra i 94 mm ostrza na 3,5 grubości blachy. Po złożeniu bodaj 127. To też kawał noża, szczególnie że klips, który tu jest, no nie jest do końca dipkery. Może właśnie z tego powodu, że to jest kawał bydlaka, nie? Taki troszkę nie przypomina wam racika? Tylko że jest większy od rata. Stal D2. Ja mam wrażenie, że Chińczycy, którzy zaczynali z tej D2 i jakaś taka była opinia na temat tej D2, że wie, czy chińskie D2, to przeszli dobrą szkołę i zrobili kawał dobrej roboty. Znaczy, już mówimy o samej blasze, bo o jak gdyby kwestiach wykończenia pogadamy sobie zaraz, tak? Aha, na okładkach jest G10. Stalowe linersy i liner lock oczywiście. Wszystko, no i na łożyskach jest, po prostu chodzi. Znaczy, mam jeden wścieklejszy nóż, który chodzi bardziej wściekle, ale ten chodzi naprawdę, naprawdę super. I wielkość głowni, kształt głowni, to, że to, no to tak naprawdę jest taka łopata, nie? To do użytkowania takiego codziennego, czyli wiecie. Kanapka, pasta jajeczna, tak, kartonik, coś tam, nawet, ponieważ wiadomo, były święta teraz i bardzo dużo produkuje się teraz kartonów. Ja wiem, że to jest eko teraz, tak, i wszystko się pakuje w kartony. Nie wiem tylko dlaczego nawet najmniejsza rzecz ma taki karton, to tego nie pojmuję, ale bardzo dużo kartonów musiałem pociąć po prostu po świętach, żeby je, nie wiem, przepalić w kominku chociażby, więc długość ostrza też jest petarda, jeżeli chodzi o takie prace. I powiem wam szczerze, że pomimo tego, że narżnął się tych kartonów od groma, to na ostrości to on nie stracił praktycznie w ogóle, a karton nie jest wbrew pozorom czymś takim najbardziej przyjaznym do cięcia dla ostrza, nie? Więc jeżeli chodzi o samą głownię, o trzymanie ostrości, o kształt, użytkowość, to jest naprawdę super nóż. Jest mega petarda, nie? Uważam, że jeżeli chodzi o taki edecowy, może ciutkę nawet za duży, ale za to
no, pokona wiele sytuacji, które Was w dniu codziennym mogą spotkać, tak? Takich, powiedzmy, poza bułką i serkiem, nie? Bardzo fajny flipper z wycięciem, też mi się podoba. I on, jak gdyby, ta dziureczka tutaj sobie wystaje z obu stron, bardzo fajnie to wygląda. Natomiast do G10, która jest na okładzinach, nie do jakości, tylko do tego koloru. On ma taką fakturę, nie wiem, czy będzie widać. Taką fakturę, nie wiem, dżinsu, materiału, tak? I na tym szarym kolorze, wiadomo, że ktoś robi się nożem, a szczególnie, no tak jak ja, jestem tam bardziej techniczny, gdzieś tam po budowie, coś tam, te łapy nie zawsze czyste, to w tym szarym G10 zostaje brud na potęgę, więc jeżeli macie wybór, no chyba, że Wam się bardzo podoba to szare G10, bo z punktu widzenia użytkowego to jest przekleństwo. Po prostu brudzi się wściekle, nie? I każdy brudek zostaje na tej G10 i każdy brudek potem, no i potem szoruj, nie? Jak chcesz mieć czysty nóż. Jeżeli się nie mylę, to na stronie Kapugi jest napisane, że on ma jak gdyby backspacer, tylko nie wiem, czy pełny. No nie ma pełnego backspacera, natomiast tu z tyłu mamy taką dupkę, kawałek backspacera i dziurkę na linkę, która strasznie mi się podoba. To jest właśnie, nie wiem, czy to nie jest ten element, który mnie w nim w jakiś sposób urzeka, a odrzuca mnie ta kwadratowość tego noża. Z tym, że jeżeli chodzi o ergonomię, ja mam małe dłonie, co powtarzam dość notorycznie, to chyba dla tych, co oglądają mnie po raz pierwszy, ergonomicznie leży w dłoni bardzo dobrze. Tak? Jak u każdego praworęcznego, jeżeli tu jest klips, no to on tam się trochę wbija w rękę, ale ergonomicznie leży super i pracuje się nim super i jest super bezpieczny. Na fliperze nacięcia powodują, że palec, on jest, tak, można by powiedzieć, że agresywny. No tak, palec nie zeskoczy z tego flipera, więc do pracy on jest super i pasuje i nie gryzie w rękę, nie ten. No w tym kwadraczaku po prostu muszę się do czegoś poprzypieprzać, nie? No, takie życie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o jakość wykonania, to myśmy już gadali na ten temat z Markiem na filmie, na którym więcej tych Petrify Fishy żeśmy oglądali, że Chińczycy zrobili niesamowity postęp, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o kontrolę jakości w ogóle, nie? No bo to też ma, no ale już mówimy o samych takich detalach wykończeniowych, typu jakieś tutaj, powiedzmy, frezy na ostrzu. No raczej na tym ostrzu nie użyjecie krzesiwa, tak? No bo jest elegancko wszystko zafrezowane. Jeżeli chodzi o spasowanie, rękojeści, okładzin, linersów, liner nie zapada. Czekajcie, ja wam pokażę. Zobaczcie, liner nie zapada bardzo głęboko, czyli jest szansa, że długo ten nóż nie dostanie luzów podczas użytkowania, no bo wiadomo, że on tam z czasem delikatnie liner będzie i tutaj sama głownia, one będą się wycierały, ten liner będzie zapadał troszkę głębiej po to, żeby zawsze go trzymać dobrze zablokowanego, więc tu jest wszystko dograne, wszystko dopasowane, wszystko jest elegancko wykończone. Każdy szczegół, który tutaj jest, jest naprawdę dopracowany i za to szacun. Za to naprawdę szacun, bo okazuje się, że Chińczycy, z których jeszcze parę lat temu wszyscy się śmiali, nie, że podróbki, że czeszą projekty, że tu jakiś ganzo, nie ganzo, coś tam. Nagle dzisiaj się okazuje, że robią bardzo fajne produkty, bardzo dobre i w dość przystępnych cenach, bo patrzyłem na Kapudze, ten nóż kosztował, screena robiłem w czwartek sobie, żeby mieć jego dane techniczne, to kosztował chyba 219 zł. To nie jest jakaś zaporowa cena, nie? Bo nie jest, więc a nóż jest naprawdę super, jeżeli ktoś potrzebuje takiego codzienniaka za rozsądne pieniądze i nie jest kolekcjonerem na przykład, albo jest kolekcjonerem bardziej budżetowych noży, to jest naprawdę godne polecenia. Jest fajny, jest ładny, ma coś urzekającego w sobie. No ta kwadratowość, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, bo jest super. Używałem go, nie wiem, z półtora miesiąca był moim takim kumplem w kieszeni i nie zawiódł mnie ani razu, więc naprawdę, jeżeli chodzi o nóż taki, mówię, no 219 zł, to nie jest jeszcze szaleństwo, nie? Wiadomo, że teraz są Sonoremu, nie, poniżej stówki, można kupić sobie na przykład, nie wiem, nóż jakiejś tam firmy amerykańskiej za 1000 zł albo jakiegoś handmade'a za 2, 3, 5 tysięcy złotych. No jak gdyby każdy ma jakieś tam swoje granice, nie? Natomiast jeżeli ktoś szuka budżeciaka, takiego solidnego budżeciaka, dużego, to
To jest naprawdę fajna propozycja. Nie mam więcej, ale zabiorę Markowi, jak będę u niego w Kanciapie. Tego muszę mu oddać, nie? Niestety. Ale zabiorę i przetestuję inne te Petry Fajfisze, bo jestem ciekaw, czy one wszystkie trzymają, powiedzmy, poziom ten sam, który reprezentuje ten nożyk. O, mogę wam go porównać, ale zaraz będzie, uwaga. Najlepszy śniadaniowiec, naprawdę, jaki do tej pory miałem. Może widać. Też lubię bardzo. Takim serkiem. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. O. Pragnę powiedzieć, że oba to są Chińczyki, prawda? No bo to też jest beztech, tylko projekt jest oczywiście i wszelkie uzgodnienia jak gdyby dopuszczenie jest troskiego, nie? Też zrobię wam filmik. Bo też rozmawialiśmy wczoraj, nie? No bo tutaj jest ten taki double detent, który jest, powiedzmy, jakby to powiedzieć, dyskusyjny w branży. Natomiast o samym projekcie i o bardzo wielu rzeczach sobie tam pogadamy. Dobra, kończę, bo patrzę, że ten filmik ma 12 minut, to miała być krótka recka. No dobra, ze wstępem, to znowu będzie miał 125. Bardzo fajna propozycja. Wezmę resztę od Marasa i też przetestuję, ale mam od niego jeszcze dwie fajne propozycje noży, które też od niego pożyczyłem, więc jeszcze to muszę zrecenzować, zanim zabiorę mu następne, nie? No, to się w ogóle odbywa posuwanie. Śnieżek, nie jest głęboki, ale ten. Dobra, na razie, bo muszę się jeszcze przygotować, bo jeszcze jest parę rzeczy. Do zobaczenia.